Przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby taką kartę wyrobić. Jest to dosłownie 2 minuty, przychodząc do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, ale też do naszego punktu obsługi klientów w Nysie. Wystarczy wypełnić wniosek i taką kartę uzyskujemy od ręki. Jeżeli wiemy, że mamy jeszcze troszkę czasu, możemy też złożyć wniosek za pośrednictwem internetowego konta pacjenta. Wtedy taka karta przyjdzie nam do domu w kopercie. Natomiast pamiętajmy o tym, że taka karta uprawnia nas do leczenia w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach EFTY na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju. Czyli jeżeli w danym kraju jest współpłacenie za jakieś usługi medyczne, tak jak na przykład wyjeżdżając do Niemiec, za każdy dzień pobytu tamtejszy ubezpieczony musi zapłacić 10 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu, my również takie koszty będziemy ponosić. Warto się zapoznać z zasadami ubezpieczenia w danym kraju, dlatego że każdy kraj ma swoje zasady. Na przykład w Austrii, jeżeli wezwiemy zespół ratownictwa medycznego, za taki zespół będziemy musieli zapłacić. Zwróćmy również uwagę na to, że wyjeżdżając do kurortów, zwykle są tam prywatni lekarze. Natomiast posiadając europejską kartę, możemy korzystać z takiego bezpłatnego leczenia na zasadach, tak jak obywatele w danym kraju, wyłącznie z publicznych placówek służby zdrowia. Także warto się tutaj zaznajomić właśnie z tym, gdzie są takie publiczne placówki służby zdrowia najbliżej naszego miejsca pobytu. No i ważne jest również to, że sama karta europejska jest ważna na przykład dla dzieci do ukończenia 18 roku życia. Także jeśli wyrabiamy dla 5-latka taką kartę, to ona będzie bardzo, bardzo długo ważna. Emeryci taką kartę mają na okres 20 lat, natomiast osoby pracujące na umowę o pracę, taka karta ważna jest 3 lata. Czy jedziemy na przykład na sam koniec Europy do Hiszpanii, czy gdzieś na południe, czy też do Skandynawii, no musimy znać, tak jak pani powiedziała, ten rynek sektora publicznego, jeśli chodzi o zdrowie. Gdzie możemy się z tym zapoznać? Czy to już my jako ci, którzy organizujemy sobie tę wycieczkę, powinniśmy się z tym zaznajomić, czy też NFZ ma też takie informacje? Na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia znajdziemy informacje o zasadach obowiązujących w danym kraju. Także tutaj sięgając do naszych stron internetowych możemy uzyskać wszystkie podstawowe informacje, jak to wygląda w danym kraju. Natomiast jeśli chodzi o rozłożenie placówek publicznych w danym kraju, to tutaj każdy ubezpieczony już musi sobie poszukać, gdzie najbliżej jego miejsca pobytu znajduje się taka placówka. Jeśli chodzi o samoleczenie, to są tylko te podstawowe elementy, które nas spotkają, czy nie wiem, przeziębiliśmy się, czyli coś się stało, czy też że dotyczą rzeczy takich poważnych jak wypadek, czy też inne zdarzenia i karta wtedy jest niezbędna? Europejska karta pomoże nam wtedy, jeżeli spotka nas niespodziewane zachorowanie. Czy to będzie bolący ząb, czy to będzie złamana noga, czy też inny wypadek komunikacyjny. Zawsze chodzi o niezaplanowane leczenie, takie nagłe, wtedy tak na europejską kartę będziemy mogli zostać wyleczeni. Wakacje co prawda to gorący okres, ale chyba nie zostawiamy. Zostawiajmy też tego na ostatnią chwilę. Wyrobienia karty EKUS nie zostawiajmy na ostatnią chwilę. Natomiast przypominam, że w poniedziałki Narodowy Fundusz Zdrowia w Opolu czynny jest do godziny 18, a więc nie musimy się wszyscy pracujący do godziny 16 spieszyć. Zapraszamy spokojnie w te 2 godzinki do godziny 18. Na pewno tą EKUS wyrobimy. Na wakacjach NFZ Opolski znany był z tego, że prowadził też niezwykle jedną ważną profilaktyczną akcję. Czy ona będzie również w tym roku na wakacjach? Tak, zamierzamy pod koniec wakacji przeprowadzić badania skóry mieszkańców Opolszczyzny w kierunku Czerniaka. Natomiast w lipcu można spotkać opolski oddział NFZ wyjazdowo. Jesteśmy koło mammobusów z naszymi stanowiskami, przy których również można wykonać EKUS, ale też dowiedzieć się wszystkiego na temat programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wszystkie informacje, gdzie aktualnie znajdują się nasi pracownicy na terenie województwa, znajdują się na naszej stronie internetowej.